Proszę bardzo. Nafcia. To jest... To o mnie. Twoja ciolka prosta ciuszka, maja baby turbo puszka. O nie, to znowu ta typiara, co klaszcze stopami. Ćwiczenia na oczy są na YouTubie? Ta, wiem. Ale ja nigdy nie robiłam. W sensie, jak byłam mała, to faktycznie chodziłam na ćwiczenia na oczy. I tam mi świeci takim... Jakby to powiedzieć? No miałem jakiś taki przyrząd i mi świeci w oczy. Pamiętam, że pani zawsze serem śmierdziała, bo jadła coś. I potem była tak strasznie mnie blisko. I tak jebało od niej strasznie. Ue! Fu! Okropnie tam było. A dokuczajcie, że miałem zawsze w szkole, jak byłaś mała? Czy ja wiem? Chyba nie, że zeza miałam. Ale wy wiecie, jak ja wyglądałam, jak byłam mała. No nie dziwię się dzieciom, że mnie trochę cisnęły. Bardziej dlatego, że miałam takie okrągłe, plastikowe okulary. Miałam bardzo grube szkła, bo wtedy też miałam większą wadę. Potem zaczęłam mieć pryszcze na ryju. Więc no, dzieci mnie jechały w szkole. Ale teraz co? Glow up. Może nie z tym aparatem na zębach, bo szczerbatek jestem. No ale przed aparatem było okej? Tak? Okej. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Do tej pory dzieci cię jadą? No to prawda w sumie. Ale ma ogromny uśmiech ta laska. A teraz zdaje się, z ciebie dzieci śmieją jak 5 minut temu? Ej, ale w sumie ja wam powiem tak. Tak szczerze, zajebiście mnie to cieszy, że wy potraficie się ze mnie tak zajebiście śmiać. Bo to jest naprawdę prześmieszne, jak ja mogę wam zrobić zeza i wy się śmiejecie, ja jestem szczęśliwa, bo wy się śmiejecie i wszyscy są zadowoleni. Tak możemy się śmiać. Przecież mieliśmy się nie śmiać. Mieliśmy się nie śmiać. No i wiedziałam, że wy się będziecie śmieli. Nas łatwo zadowolić? No, zrób z siebie debila i będą się śmiali od razu. Co to ma być? Tu ładnie wyglądała. Kobiety mają za kola? No mają, ale ja nie mam. Dwa słowa i to zacznę robić? Ale co? Co mogę mieć zaraz? Dawaj, zrób mi za kole! Ciekawe. Oh, I'm sorry. Let me just... No Jezu, kolejne zodiakary. A jaki jest rak? Czy są na czacie jakieś zodiakary? Ej, a co myślicie, jakbym sobie kiedyś ścięła włosy? Na takie, jak ta typiara ma. Może wtedy bym miała więcej ich. Jak zdrówko, tak średnio. Tak? Na łyso? No już lecę. Teraz zrób wizualizację. Ej, mogę iść po jakieś te spinki i może zrobić wizualizację włosów. Czekajcie. Krótkich włosów hop nie obwinie wokół dłoni. No ja... Czy my zawsze musimy wszystko sprowadzać? Bym miała takie. Jak... No, za długie mam. O, tak bym miała. Tak? Ale pepo cute? A potem jak się takie ma, to się nie podoba. Jak ja miałam krótkie, to giga żałowałam, że ścięłam. Właśnie mi się wydaje, że też bym tak miała. Ogólnie ja lubię długie włosy. Pop, pop.
Ej, może bym zamówiła sobie dzisiaj maczka? Masakra. Też bym chciała mieć 40 lat i tak wyglądać. Ona wygląda przy swojej 40, ona wygląda lepiej niż jak ja, jak mam 23. Bo ćwiczy? Dobra, nie hejtuj. Czterdzieści sześć doda ma lat? Nie. 36 chyba. No. Jakie 46? Chyba, że to misklik był, jagodowa fantazja. No jakby wyprostować włosy i ściąć je gdzieś tak dotąd i tak fajnie je ułożyć do tyłu, to mi się podoba, jak facet ma troszeczkę dłuższe. Tylko nie takie, nie tak za mocno. Misklik? No to git, git. Czyli jak Janusz? Nie. Janusz ma w chuj krótkie włosy. Właśnie to mi się nie podoba akurat. Muszę Janusza jakoś przekonać, żeby zapuścił włosy, bo moim zdaniem Janusz ślicznie by wyglądał w włosach takich lekko dłuższych. Janusze to mistrzowie wyboru między ekonomią a praktycznością, bo obcinają się na krótko, ale nie łysą pałę, jednocześnie zapewniając największą możliwą przerwę między wizytami u fryzjera, oszczędzając na tym. Pozdrawiam. Widziałaś, jak Gimper wygląda w tym ostatnim odcinku Twoje 5 minut? Tak, widziałam. Ale jedyne, co o Gimperze mogłabym powiedzieć, o tym, jak wygląda w Twoje ostatnie 5 minut, znaczy w ostatnim Twoje 5 minut, o. To jest to, że zamiast tego koloru koszulki mógłby Też ubrać cały biały. dotychczasowy performance. O! I te buty. Jak zakładasz płaszcz Gimper, to buty też muszą pasować. Gimper potrzebuje jakiejś stylistki, naprawdę. Fajny płaszcz, ale do tego biała koszulka by była zajebista, ciemne spodnie i do tego jakieś trochę inne buty, bo te są mega, mega sportowe, przez to, że mają białą podeszwę. Albo na przykład całe białe buty, albo jakieś mniej sportowe, ale styl sportowe buty, żeby było tak, wiecie, casualowo i tak dalej, ale te, no nie bardzo. Czekaj, to ja to zobaczę. Ale ja przecież nie mam takich zakoli. To jest piz fotomontaż. Zobacz, nie ma takiego zakola. Jak Gimper przed przeszczepem. Nice, Toyota, prawie ci wyszło. Bandyta zakola na pół ryja. Ja nie czytam na przykład, to nie robię takich. Nowy trend. Spróbuj nie śpiewać, tańczyć lub kiwać głową do tych utworów. Oglądać amerykańskie teledyski. Słucham, kiedy mówi. Ale to jest cringe'owa. Every turn I take, don't I take, every trail I track, I tell to be numb to the to see why would it be behind me. Czy git te buty? Czekajcie. Zastanówmy się. Są git, moim zdaniem. Tylko teraz jakie skarpetki do nich zakładać? Bo są całe białe, ale tutaj mają czarne. Nie wiem, zakładała chyba czarne skarpetki do tego. Bez skarpetek? Całe białe byłyby lepsze? Czy ja wiem?
No nie do końca. Git, ale 500 wyglądają na max 300. Co ty gadasz, byku? Nie no, to jest te buty git. Bobo Games of YouTube. Powiesz mój nick konta poprawnie, to dam ci subskrypcję. Czekam!